Kanały warszawskie, ostatnie schronienie bohaterskich powstańców, kryją w swych lochach po dziś dzień wiele tajemnic. W biegu ulic Puławskiej i Belgijskiej odkryto karabiny, hełmy i granaty schowane przez powstańców w momencie kapitulacji. Znaczna część broni przesłana została do Muzeum Powstańca Polskiego przy Alei Sucha. W Warszawie trwają ekshumacje zwłok ofiar powstania. Prochy ich przewodzi się na cmentarz obrońców na Woli. Oto kondukt żałobny, który po mszy w kościele Zbawiciela rusza w kierunku cmentarza. Każe zapominać o wszystkim, ale nie ukoi bólu i rozpaczy kobiet, sióstr, żon i matek. Łzy, które wypłakały ich oczy, łzy, które zrodziły im z kicieli, padają wraz z pękami świeżych kwiatów na mogile.